Witam Państwa w kolejnym odcinku działu rośliny, w którym zajmiemy się roślinami paprociowymi, skrzypowymi i widłakowymi. Zanim przejdę do rzeczy, chciałam się przypomnieć o możliwości wsparcia finansowego mojego kanału przez portal zrzutka.pl. Jest to wskazane. Bardzo dziękuję osobom, które się na to decydują. Link znajduje się jak zawsze w opisie pod filmem, pod każdym odcinkiem. Ok, przejdźmy już do rzeczy, czym w ogóle dzisiaj będziemy się zajmować. Przypominam ten schemat przedstawiający ogólną klasyfikację roślin lądowych. I ostatnio zajmowaliśmy się mszakami, czyli takimi małymi, prymitywnymi roślinami zarodnikowymi. Natomiast dzisiaj zajmiemy się pozostałymi roślinami zarodnikowymi, które jeszcze do niedawna, to znaczy jak ja byłam w liceum, nazywało się paprotnikami ogólnie. Dzisiaj ta nazwa jest uważana za historyczną, za nieformalną. Natomiast ja się nią będę posługiwać w tym odcinku, bo jest ona po prostu wygodna, bo do grupy paprotniki możemy wrzucić właśnie te rośliny, które nas tutaj interesują, czyli paprocie, skrzypy, widłaki. Natomiast biorę tę nazwę w cudzysłowie, żebyście mieli na uwadze, że to jest nazwa, którą już teoretycznie się oficjalnie nie posługujemy. Do tej grupy paprotników zaliczamy paprocie bądź paprociowe inaczej, widłakowe, skrzypy lub też skrzypowe i psyloty bądź psylotowe. I psylotami się nie będziemy zajmować, ponieważ one już nie są w podstawie programowej. Jak widzicie, akurat te najciekawsze nam odpadają. Być może dlatego, że psyloty występują raczej w ciepłych krajach, w Polsce ich nie ma, więc tutaj ich nie spotkacie. W rzeczywistości psyloty wyglądają tak, ale wiem, że dajcie się nabrać zwykle. Psyloty przypominają takie bardzo pierwotne rośliny lądowe, tak zwane ryniofity, które znamy właściwie tylko z wykopalisk. Natomiast te pozostałe grupy będziemy się omawiać. I tak, ja w pierwszej części odcinku będę mówić ogólnie o paprotnikach, czyli będę mówić ogólnie o paprociach widłakowych i skrzypach zbiorczo. Natomiast w dalszej części odcinka powiemy sobie dokładniej, czym te poszczególne grupy się charakteryzują. Przypomnę jeszcze to drzewo filogenetyczne roślin, żebyśmy sobie zobaczyli, gdzie paprotniki się nam plasują. Tutaj mamy mszaki, glewiki, wędrowce i mchy. Jak widzicie, jest to grupa parafiletyczna i paprotniki to też będzie grupa parafiletyczna, no bo od tego samego wspólnego przodka wywodzą się też rośliny nasienne, ale ich tutaj nie bierzemy pod uwagę. I wśród paprotników mamy widłaki, widliczki i porybliny. I ta grupa zbiorczo się nazywa właśnie widłakowymi. I poza tym mamy skrzypy psylotowe i paprocie. Dobrze, i teraz ja chciałam te nie chcę tych paprotników omawiać w takim totalnym oderwaniu od pozostałych grup roślin, bo takie podejście jest, uważam, najlepsze. To znaczy w biologii ogólnie dobrze jest, jeśli patrzymy bardziej przekrojowo, porównujemy jedne organizmy z innymi. Z paprotnikami jest tak, że one wykazują trochę cechy przejściowe między typowymi roślinami zarodnikowymi, takimi jak mszaki chociażby, a między roślinami nasiennymi, które będziemy omawiać w kolejnych odcinkach. Także ja chciałam tutaj jakby pokazać tą przejściowość paprotników między tymi grupami roślin. Także najpierw spróbujmy zobaczyć, co paprotniki mają wspólnego z mszakami. No pierwsza sprawa jest oczywista, to jest to, co widzieliśmy przed chwilą, czyli że zarówno mszaki, jak i paprotniki są roślinami zarodnikowymi, czyli wytwarzają zarodniki. W różnego rodzaju zarodniach. Tutaj mamy paproć, ale oczywiście chodzi mi, że to są ogólnie paprotniki, tak? To jest rysunek symboliczny. Także u paproci to są tak zwane kubki zarodni, które już widzieliście w odcinku o modyfikacjach liści. U mszaków to są zarodniki w zarodniach, zazwyczaj na szczycie sporofitu. I to są zarodniki, które powstają na drodze mejozy, są to tak zwane mejospory i są one haploidalne, z nich potem wyrastają haploidalne gametofity. Także to jest cecha wspólna z mszakami. I druga cecha wspólna z mszakami jest taka, że woda jest niezbędna do zapłodnienia u paprotników, tak samo jak u mszaków. Mam nadzieję, że pamiętacie z poprzedniego odcinka, że u mszaków jest tak, że żeby doszło do zapłodnienia, czyli żeby plemnik przepłynął z plemni do rodni, gdzie znajduje się komórka jajowa, potrzebna jest woda, po prostu deszcz najczęściej. I tak samo jest u paprotników, czyli też potrzebna jest woda, żeby właśnie ten plemnik mógł się dostać do komórki jajowej i żeby mogła powstać malutka, nowa roślinka.
czyli sporofit. Tutaj rysunek też jest symboliczny, ponieważ to, co tutaj macie, to jest sporofit paproci. Ja ten rysunek jest no, symboliczny, tak? Chodzi mi tutaj ogólnie o paprotniki. To akurat jest sporofit, więc on nie bierze udziału w rozmnażaniu płciowym. Także tutaj wyjaśniam, żeby komu się nie pomyliło. Natomiast czym się różnią paprotniki od mszaków? Otóż po pierwsze, paprotniki są roślinami tak zwanymi naczyniowymi, czyli one wytwarzają prawdziwe tkanki, tak jak pozostałe rośliny lądowe. Jak mówiliśmy o mszakach, to może pamiętacie, że mszaki mogą mieć mniej lub bardziej zróżnicowaną budowę wewnętrzną, ale zasadniczo nie wytwarzają prawdziwych tkanek, takich jak tkanki przewodzące, wzmacniające, dlatego też nie dorastają do dużych rozmiarów. Natomiast u paprotników jak najbardziej te tkanki już występują. Raczej nie ma przyrostu wtórnego, to znaczy chyba tylko u poryblinów występuje ten przyrost wtórny, ale ogólnie raczej go nie ma. Druga różnica, bardzo ważna, jest taka, że w cyklu życiowym paprotników dominuje sporofit. I gdy omawialiśmy mszaki, to mówiłam Wam, że mszaki właściwie definiuje się w ten sposób, że są to rośliny lądowe, w których w cyklu życiowym dominuje gametofit. Natomiast u pozostałych grup roślin lądowych będzie dominacja sporofitu. I tak już właśnie jest u paprotników. Także to, co widzicie, to zielone, które sobie rośnie na łące czy w lesie, to jest sporofit. Natomiast gametofity, czyli tak zwane przedrośla, gametofity u paprotników nazywają się przedroślami, są małe, nietrwałe, niepozorne. Często mają postać właśnie takiej blaszki zielonej, położącej się po ziemi, malutkiej, na której występują rodnie i plemnie, gdzie są wytwarzane komórki jajowe i plemniki. Takie coś w rzeczywistości wygląda mniej więcej tak. I to jest, tak wygląda gametofit wielu paproci na przykład, aczkolwiek gametofit u paprotników, u niektórych gatunków, ma postać takiej małej bulwki podziemnej, która jest cudzożywna, która żyje w symbiozie z grzybami. Ja tutaj tego nawet nie rysuję, bo ciężko, szczerze mówiąc, znaleźć jakiekolwiek zobrazowanie w internecie, jak to wygląda. Wygląda to prawdopodobnie mniej więcej jak taki mały po prostu ziemniaczek, który sobie siedzi pod ziemią i żyje w symbiozie z grzybem. Także nadmieniam, że coś takiego istnieje, występuje u niektórych gatunków, natomiast tutaj w tym odcinku ja będę przedstawiać gametofit jako mniej więcej coś takiego. Taka właśnie zielona blaszka. Okej, i gametofity u paprotników są zwykle jednopienne, czyli obupłciowe. I tak, czyli, że na jednym gametoficie występują zarówno rodnie i plemnie. I taka sytuacja grozi niestety samozapłodnieniem, co tutaj usiłowałam przedstawić, tak? Że komórki, że plemniki przepływają do komórek jajowych na tym samym gametoficie i dochodzi do zapłodnienia. Ale samozapłodnienie jest zjawiskiem niekorzystnym. Jeżeli dojdzie do samozapłodnienia, no to właściwie egzystencja tego gametofitu była kompletnie bezsensowna, bo nie doszło do rekombinacji genetycznej, o której nam w rozmnażaniu płciowym chodzi. Więc rośliny zasadniczo chcą unikać samozapłodnienia. I jednym ze sposobów jest to, że rodnie i plemnie na różnych gametofitach, nie, przepraszam, rodnie i plemnie na tym samym gametoficie rozwijają się w różnym czasie. Czyli, że po prostu rodnie dojrzewają w innym czasie niż plemnie, czyli nie ma ryzyka, że na tym samym gametoficie dojdzie do samozapłodnienia. Natomiast skuteczniejszym rozwiązaniem, czy też no, lepszym, jest wytwarzanie dwupiennych przedrośli. Czyli że są osobne przedrośla męskie z plemniami i żeńskie z rodniami. No i tak naprawdę takie rozwiązanie już widzieliście u mszaków, więc to nie jest nic nowego, to nie jest jakiś wynalazek paprotników szczególny. Właściwie trudno mi jest powiedzieć, dlaczego istnieją jednopienne przedrośla, jeżeli to grozi samozapłodnieniem, no ale istnieją z jakiegoś powodu. Natomiast u wielu paprotników występują właśnie te dwupienne przedrośla, aczkolwiek nie jest to jakaś cecha nowatorska. Natomiast cechą, która jest rzeczywiście nowa u paprotników, to jest to, że paprotniki w odróżnieniu od mszaków mogą być jednakozarodnikowe lub różnozarodnikowe. I
Gdy paprotniki są jednako zarodnikowe, to znaczy, że wygląda to podobnie jak u mszaków, czyli po prostu wytwarzają jednakowe zarodniki. Te zarodniki wyglądają tak samo, nie różnią się między sobą. I z takich zarodników mogą wyrastać zarówno przedrośla dwupienne, czyli taka sytuacja, gdzie są gametofity męskie i żeńskie, albo mogą wyrastać przedrośla jednopienne. Tutaj nie ma jakoś szczególnie reguły na to, zależy to po prostu od gatunku paprotnika. Natomiast paprotniki różnozarodnikowe są to takie, które wytwarzają dwa rodzaje zarodników, i to są mikrospory i makrospory. I z mikrospor, czyli tych mniejszych, wyrastają gametofity męskie, natomiast z makrospor, czyli tych dużych, wyrastają gametofity żeńskie. Dlaczego makrospora jest duża? Ona jest duża, ponieważ ona ma dużo materiału zapasowego. Jak pamiętacie, taki slajd, gdzie porównywaliśmy zarodniki do nasion, to mówiłam o tym, że zarodniki mają ogólnie mało materiału zapasowego w porównaniu do nasion, że nasiona mają dużo materiału zapasowego. Ten materiał zapasowy pochodzi od sporofitu, tak? I makrospory, czy właśnie różnozarodnikowość, jest takim wstępem do roślin nasiennych, właśnie. Czyli to jest ta taka, można powiedzieć, trochę cecha przejściowa. Prawdopodobnie poświęcę specjalnie następny odcinek na to, żeby pokazać, jak właśnie doszło do tego przejścia od różnozarodnikowości do roślin nasiennych. Nie będę się tym tutaj dzisiaj zajmować. Natomiast już tutaj nadmieniam, że właśnie ta różnozarodnikowość jest takim, można powiedzieć, stopniem wyżej od jednakozarodnikowości, stopniem wyżej w kierunku roślin nasiennych. Ok, i teraz tutaj przedstawiam w takim dużym uproszczeniu cykl życiowy jakiegoś paprotnika. To macie zawsze w podręczniku te cykle, pewnie lepiej zilustrowane, także ja to tak podaję, żeby było dla porządku. Zacznijmy od sporofitu, bo sporofit jest dominujący, jest diploidalny. Tak naprawdę ten cykl jest mniej więcej taki sam jak u mszaków, tyle że sporofit tutaj jest sporofit jest dominujący. Tak, czyli mamy dorosłą paproć. Na tej paproci, na liściach od spodu znajdują się tak zwane kubki zarodni, w których są zarodnie. Zarodnie też oczywiście są diploidalne, tak jak cały sporofit. I w zarodniach następuje mejoza, czyli podział redukcyjny. I są wytwarzane mejospory, czyli zarodniki, które są haploidalne. Te zarodniki mogą być jednakowe albo różne, w zależności od tego, jaki gatunek paprotnika omawiamy. Gdy te zarodniki trafią na odpowiednie warunki, to kiełkują. I wyrasta gametofit, czyli przedrośle, który też jest haploidalny. Może on być dwupienny lub jednopienny, w zależności od gatunku. Znajdują się nad nim rodnie i plemnie. W rodniach są wytwarzane komórki jajowe, w plemniach są wytwarzane plemniki. Gdy szczęśliwym trafem plemnik trafi do komórki jajowej, to następuje zapłodnienie, czyli powstaje diploidalna zygota. I z niej rozwija się na tym przedroślu młody sporofit. Ten młody sporofit po prostu rozrywa to przedrośle, na którym rośnie, niczym alien w filmie Alien, rozrywa człowieka i po prostu wyrasta sobie wtedy dorosła, nowa paproć, czy widłak, czy skrzyp, w zależności z czym mamy do czynienia. I cykl się zamyka. Ok, i teraz chciałam omówić krótko te trzy typy paprotników. Takie cechy najważniejsze, charakterystyczne. Zacznijmy od paproci. Paproć, jak wygląda, to myślę, że każdy na oczy widział, czy nawet może niektórzy mają w domu, w doniczce. Paproci jest około 10 tysięcy gatunków, mają zazwyczaj duże, pierzaste liście, taka typowa paproć. Młode liście są zwinięte w taki charakterystyczny kształt pastorału. Jeżeli nie wiecie, co to jest pastorał, to sobie sprawdźcie. Zaraz też pokażę to na zdjęciu. Łodyga ma zwykle postać kłącza. Czyli mamy takie podziemne kłącze, z którego wyrastają liście. Istnieją paprocie drzewiaste, raczej nie w nie w naszym kraju. One mogą mieć nawet do 20 metrów wysokości i są podobne do palm, to znaczy osobie niewykwalifikowanej pewnie trudno byłoby odróżnić paproć drzewiastą od palmy. Palma jest rośliną nasienną. Natomiast po prostu u paproci ten pień to tak naprawdę nie jest prawdziwy pień, tylko to jest kłącze, które w taki dziwny sposób się rozrasta do góry.
Paprocie mają zarodnie zebrane w kubki na tak zwanych sporofilach albo sporotrofofilach, która to nazwa jest rzadko używana. Mówiliśmy o tym przy okazji modyfikacji liści, także możecie sobie przypomnieć. I większość paproci jest jednako zarodnikowa, ale mogą być też różnozarodnikowe, na przykład salwinia pływająca, którą za chwilę pokażę. To są te młode liście zwinięte w kształt pastorału. Jak widzicie, te młodziutkie pędy w ogóle wyglądają jak takie małe ślimaczki, co jest bardzo urocze. Natomiast to jest salwinia pływająca, to jest paproć wodna. To znaczy paprocie, mimo że są roślinami lądowymi, to część gatunków jest jakby wtórnie wodna. Następnym typem są widłakowe. I widłakowe wyglądają mniej więcej tak, przynajmniej to jest typowy przedstawiciel. Widłaków mamy około 1000 gatunków. I do widłakowych zaliczamy widłaki, widliczki i porybliny. To, co widzicie na zdjęciu, to jest właśnie widłak. Widliczki są, zdaje się, jakieś takie mniejsze znacznie. Chociaż niektóre chyba też wyglądają podobnie do widłaków. Natomiast porybliny, jak być może nazwa trochę wskazuje, są widłakami wodnymi. Mają widlasto rozgałęzione pędy i stąd oczywiście pochodzi nazwa, czyli od wideł. Znaczy wiem, że może większości z Was widły się kojarzą z takim czterozębnym narzędziem, aczkolwiek te czterozębne to są bardziej widły do przerzucania gnojówki, natomiast istnieją takie widły dwuzębne i to są widły do siana specjalnie. Także widłaki przypominają takie widły właśnie do siana. Był taki program, albo może nadal jest, żona dla rolnika. Także jak widzicie, nadaje się na żonę dla rolnika. Widłakowe mają malutkie listki z jedną wiązką przewodzącą, taką nierozgałęzioną. Te listki są naprawdę małe, jak widzicie na tym zdjęciu. Zarodnie są zebrane w kłosy zarodnionośne na szczycie pędu, co tutaj bardzo wyraźnie widać. I widłakowe mogą być albo jednako zarodnikowe i wszystkie widłaki są jednako zarodnikowe, albo mogą być różnozarodnikowe. I tutaj i widliczki, i porybliny są właśnie różnozarodnikowe. Gametofity są małe, podziemne, właśnie to co mówiłam, że cudzożywne, żyjące w symbiozie z grzybami, lub też w ogóle nie wyrastające poza zarodnik, czyli naprawdę bardzo, bardzo zredukowane. No i widłakowe ogólnie są trujące. O tym, jakie jest znaczenie zastosowania mają te poszczególne rodzaje paprotników, to jeszcze za chwilę powiem. No i poza tym widłakowe strasznie wolno rosną, to znaczy cykl życiowy takiego widłaka może bodajże trwać ponad 20 lat. Dlatego one też są chronione, ponieważ po prostu no, gdybyśmy zrywali je bez opamiętania, to one nie miałyby czasu nawet, żeby odrosnąć. No i wreszcie skrzypy albo skrzypowe. Bardzo charakterystyczne rośliny, tak jak widzicie na zdjęciu, to jest typowy przedstawiciel skrzypów. Jest ich tylko kilkanaście gatunków. No właśnie, skrzypy, skrzypów nazwa pochodzi stąd, że skrzypią podobno, to znaczy ze względu na dużą zawartość krzemionki, gdy się rozciera te pędy w palcach, to charakterystyczny odgłos wydają. Nie próbowałam, ale podobno tak jest. Zwykle dorastają do kilkudziesięciu centymetrów, mają charakterystyczne okółkowe ułożenie odgałęzień bocznych, czyli to, co widzicie, to, co wyrasta z tego głównego pędu, to są odgałęzienia boczne, to nie są liście, tylko to są jakby takie boczne pędy, które pełnią funkcję liści, pełnią funkcję asymilacyjną. Same liście, tutaj ich nie widać, za chwilę będzie je lepiej widać na innym zdjęciu, są tutaj takie malutkie łuseczki dookoła tego pędu głównego. Kłosy zawodnionośne znajdują się albo na szczycie pędów, czyli trochę tak jak widzieliśmy przed chwilą u widłaków, albo na osobnych wiosennych pędach zarodnionośnych i tak jest u skrzypu polnego, co też za chwilę pokażę. No i skrzypy wytwarzają akurat wszystkie jednakowe zarodniki. Przedrośla są małe, zielone i jednopienne. To jest właśnie pęd wiosenny skrzypu polnego. I tutaj możecie zobaczyć te liście, to są takie łuski jakby. I te pędy wiosenne u skrzypu polnego, one służą tylko właśnie wytworzeniu zarodni. One wyrastają z kłącza dzięki materiałom zapasowym zgromadzonym poprzedniego roku przez
ten zielony pęd letni asymilacyjny, który widzieliście na poprzednim zdjęciu. Czyli latem rosną sobie te zielone pędy asymilacyjne, wytwarzają substancje zapasowe, które gromadzą w kłączach i potem z tego kłącza na wiosnę wyrasta sobie ten pęd zarodnionośny. Jak widzicie, on w ogóle nie jest zielony. Ja pamiętam, że jako dziecko czasami spotykałam takie coś w lesie i byłam po prostu zafascynowana, co to jest, bo jakby wiedziałam, że to chyba musi być roślina, ale z drugiej strony byłam na tyle ogarnięta, że kojarzyłam, że rośliny jednak powinny być zielone, bo prowadzą fotosyntezę. A to były po prostu pędy zarodnionośne skrzypu polnego, które tak dziwnie wyglądają. Okej, okay, teraz powiemy sobie króciutko jeszcze o znaczeniu paprotników. To nie będą absolutnie wszystkie znaczenia, tylko po kilka. I to trochę jest bardziej w ramach ciekawostki, bo te znaczenia czasami są takie dość nietypowe. Akurat to, co jest typowe i bardzo powszechne, to jest to, że oczywiście węgiel i ropa naftowa pochodzą od paprotników, aczkolwiek od paprotników, które żyły bardzo, bardzo dawno temu, w dawnych epokach geologicznych. I tu głównie chodzi o karbon, czyli mniej więcej 300-350 milionów lat temu. Wtedy był rozkwit paprotników, ogromne drzewiaste paprocie, skrzypy i widłaki porastały ziemię. No i one z czasem uległy przekształceniu właśnie w węgiel i ropę naftową, z których dzisiaj korzystamy. I myślę, że to też, jak sobie pomyślicie, ile my zużywamy węgla i ropy naftowej, ile ludzkość jej zużywa cały czas, to można sobie wyobrazić, jak ogromne są te pokłady węgla i ropy naftowej, czyli jak straszne ilości tych martwych paprotników musiały ulec przekształceniu. Także jest to dość, fascynujące. Natomiast jeśli chodzi o bardziej żywe, dzisiejsze paprotniki, to tak. Zarodniki widłaka mają zastosowanie. Zarodniki widłaka to jest tak zwane likopodium. I one mają bardzo charakterystyczne właściwości. To jest taki miałki proszek z dużą zawartością lipidu, który jest bardzo łatwo palny i wręcz wybuchowy. Dlatego wykorzystuje się to likopodium między innymi do efektów specjalnych. Poza tym również w daktyloskopii takie likopodium wymieszane z barwnikiem stosuje się do wykrywania odcisków palców. No i również jako posypka między innymi do rękawiczek lateksowych czy innych wyrobów lateksowych, czy do form odlewniczych. Na przykład jak się produkuje dzwony, to żeby ten odlew dało się odkleić od formy, to stosuje się bądź stosowało się taki proszek. To likopodium ma jeszcze więcej zastosowań. Ja tu podaję tylko przykładowe, żeby Wam pokazać, że no, zarodniki widłaka, myślę, że mało kto by się spodziewał, że zarodniki widłaka mają tak wiele dziwnych zastosowań. Jeśli chodzi o skrzypy, to skrzypy stosuje się głównie w suplementach diety, co mogliście słyszeć chociażby z reklam, to często się łączy z pokrzywą. Nie podaję tutaj konkretnych nazw produktów, żeby nie było, że jest reklama, ale chodzi o tą dużą zawartość krzemionki w skrzypach. I ta duża zawartość krzemionki pomaga właśnie wzmacniać włosy i paznokcie. I te suplementy jak najbardziej działają. No i wreszcie paprocie. Paprocie akurat w Polsce mają raczej mało zastosowań, poza tym, że czasami są po prostu jako rośliny ozdobne. Natomiast w niektórych krajach się je zjada. Paprocie w odróżnieniu od widłaków nie są trujące, w większości przynajmniej. Także się je zjada po prostu jako sałatkę. Dość ciekawym zastosowaniem jest to, że z pewnego gatunku paproci ogólnie są dość odporne na insekty i metodą inżynierii genetycznej przeniesiono gen z takiej paproci, ten gen się nazywa właśnie TMA12, przeniesiono go do bawełny. I ta bawełna dzięki temu staje się odporna na tego insekta. Także to jest takie nietypowe zastosowanie. Poza tym stosuje się także do tak zwanej bioremediacji, czyli do usuwania metali ciężkich z gleby. Paprocie mają zdolność właśnie wyciągać metale ciężkie z gleby, także można je stosować do oczyszczania terenów, na przykład po hałdach kopalnianych. Natomiast chyba takim najbardziej znaczącym zastosowaniem, niekoniecznie akurat w naszym kraju, to jest to, że paprocie, a konkretnie paprocie azolela, czyli wodne, które właśnie widzicie tutaj na zdjęciu, pewien rodzaj paproci wodnych, od wieków podtrzymuje uprawę ryżu w krajach, gdzie się uprawia ryż, czyli generalnie w krajach azjatyckich. Jak być może wiecie, pola ryżowe są zalane wodą stale, bo w takich warunkach ryż rośnie.
I właśnie na tych polach rdzowych występuje ta paproć azolla. I ta paproć żyje w symbiozie z sinicami, które mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego. I właśnie dzięki temu te pola ryżowe mogą funkcjonować od stuleci i się nie wyjaławiają i nie trzeba ich nawozić specjalnie. Jak przypuszczam, że wiecie, że generalnie pole uprawne z czasem, jak się na nim coś stale hoduje, to ono się wyjaławia, czyli jest tam coraz mniej związków azotowych, które są roślinom niezbędne. I po prostu takie pole trzeba w końcu albo nawozić, albo zostawić je odłogiem, żeby ta ilość związków azotowych w glebie się niejako odbudowała. Natomiast właśnie te pola ryżowe mogą być użytkowane od stuleci ciągle dzięki tym sinicom żyjącym w symbiozie z tą azollą, które to sinice właśnie wiążą azot atmosferyczny. Także to jest, myślę, dość duże znaczenie paproci, konkretnie tej azolla, że one po prostu podtrzymują niejako cywilizacje azjatyckie od wieków w jakimś sensie. Okej, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Specjalne podziękowania dla patronów z tego miesiąca, czyli Jacka, Damiana oraz Irka Kowalskiego. Pozdrowienia również dla jego kaczek, również dla malutkich kaczuszek, które się niedawno wykluły. Zachęcam serdecznie również, żebyście zostali patronami mojego kanału. No i zapraszam do kolejnego odcinka na temat roślin.